Witam serdecznie na kanale Centurion. Powiem wam tak. Nie planowałem jakoś specjalnie filmu z kuźni. Znaczy ogólnie to planowałem. Planowałem i nie planowałem. To tak jak ktoś powiedział, jestem za, a nawet przeciw. Albo umówmy się, jajec, że mnie tu w ogóle nie było. Dostrzegłem, że w waszych komentarzach jest wiele podziękowań za to, że są robione filmy na kanale Centurion i że kanał Centurion wpływa bardzo pozytywnie. No i da się to zauważyć w ilości wyświetleń, w ilości łapek w górę oraz tych, które mi zwisają. Po prostu zwyczajnie zwisają. Używam trochę tekstów takich śmiesznych, może lekko uszczypliwych, ale nie posuwających się do strefy sarkazmu, bo to przecież jest negatywne, niesmaczne i niepozytywne. Teraz tak. Zobaczyliście i dostrzegliście, że poczucie humoru, czy dobre nastawienie, czy nastrój może po prostu wpływać pozytywnie na człowieka. Może też wpływać pozytywnie na innych. No więc ja sobie tak wymyśliłem, że zrobię dla was taki film. Najwyraźniej został mi dar taki dany, jak dar wypowiedzi. Ale to nie moja zasługa, raczej tego, który wymyślił mnie, zaprojektował i stworzył. A rodzice udostępnili jako pośrednicy dar życia. Za to będę wdzięczny mojej matce, która sobie mieszka kawałek drogi stąd. Natomiast tata już nie żyje. No i co tu więcej powiedzieć? Tak wygląda, jakbym już nie miał nic do powiedzenia. Ale jeżeli wystarczy wam zwykła gadanina Centuriona, no to już jest coś. Słuchajcie, zacznijmy od tego, co na początku było. Włączyłem wam taki sympatyczny, pozytywny utwór i pokazałem część swojego otoczenia, jakim jest kuźnia. Lubię bardzo jakieś takie oldschoolowe rzeczy, które przypominają mi czas, jak miałem 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i tak dalej lat. Większość z was, większość z nas wychowywała się w takich warunkach, a ci, którzy są starsi, a oglądają ten kanał, a wiem, że są tacy, no to pamiętają, że tak powiem, meblościankę gierkowską. Ja wam powiem, że tu, gdzie mieszkam, wynajmuję, ale właśnie mam taką meblościankę i to jest czad. Stary stolik, jedyne co, to stolik, który mam też podczas tego sympatycznego utworu. Pokazałem wam moje lasy w słoikach. Jeden to mam dżunglę, która jest nieuprawiana. Natomiast drugi las to jest drzewo tam rośnie. Jest to drzewko bonsai. Bonsai tree, jak to sobie ludzie lubią mówić. No i takiej wielkości żyje sobie tam pająk. Od czasu do czasu dostanie mola albo muchę, bo muchy się już obudziły.
No i jakoś tak. Także zobaczyliście sobie mój stolik, część moich noży, które tutaj po lewej mojej stronie są, a po waszej prawej, jak patrzycie, dla śmiechu, to jeszcze tutaj trochę mam. Jeszcze mam tutaj trochę, trochę na stole takich malutkich nożyków. Powiem wam od razu zapowiedź, że w środę prawdopodobnie, jak kurier punktualnie wszystko przywiezie, to będzie unboxing nowego nożyka. Tutaj mam nożyk, który dostałem od Tomka Forysia. I zawsze mi się śmiać chciało, jak Tomek Foryś mówił, że nie widział innej osoby, której mógłby go podarować. Coś w tym jest, prawda? I tak powiem szczerze, że kondor Loch Ness Moog powinien być wyostrzony tak, żeby spełniał swoje zadanie, i nie musi być on ostry jak żyletka, bo wystarczy siła jego uderzenia, ponieważ to waży pół kilo. Swoje zadanie, to co ma zrobić, zrobi. Natomiast ja jakoś postanowiłem sobie go wyostrzyć i zobaczyć, na ile da się go wyostrzyć. Ale nie będę teraz go ostrzył tu na wizji. Powiem, że już jest ostry, ale jeszcze nie tak, jak ja bym chciał. Mam zamiar w najbliższym czasie w lesie sobie go trochę popróbować. Wyjścia do lasu teraz to raczej będą w godzinach takich jak teraz, no wieczorne, bo jednak mimo wszystko te ludziki no pętają się po tym lesie. I powiedzenie kiedyś u mnie na kanale: bushcraftowcy wszystkich narodów, rozmnażajcie się. Ktoś powiedział, ale ja dodałem, ale nie na tyle, żebyśmy się spotykali w lesie. Następny humorystyczny element, jaki postanowiłem dla was zrobić, to skoro mamy takie prikazy od władz, żeby zostać w domu, albo gdzieś tam na Facebookach ludzie piszą: zostaję w domu, zostań w domu, gdzieś tam u kogoś widziałem, siedzą na dupie. Można i tak. Można i tak. Ludzie stosują się do różnych swoich przekonań, albo wykonują to, co po prostu uruchamia się u nich jako program, ponieważ ludzie na ogół w większości przypadków są zaprogramowani na określone działania i te działania wykonują po prostu. To jest osobna kwestia, nie o tym chciałem mówić. Żeby było śmiesznie, ktoś kiedyś fajnie powiedział na temat moich okularków, że John Lennon polskiego bushcraftu. Ja tam kiedyś sprostowałem: Leon, zawodowiec polskiego bushcraftu. Moja dobra, serdeczna przyjaciółka Miriam, która często się wpisuje jako Miss Walewska. Rzadko, bo rzadko. Miriam, pozdrawiam cię, jeżeli w ogóle oglądasz ten film. Jesteś super fajną dziewczyną i zawsze tak było i niech tak pozostanie. O, sorry, widzicie, zapomniałem sobie podłączyć moje urządzonko do powerbanku, ale to tylko troszkę zatrzęsię wam kamerką. No i teraz tak, kontynuując, żeby było śmiesznie, postarałem się znaleźć swoją czarną czapkę, taką jak miał Leon Zawodowiec, bo ja sprostowałem, że Leon Zawodowiec, jeśli już, ale Leon Bushcraftowiec, tylko że no tutaj nie powinna być moja zielona czapeczka, dokerka, helikona,
tylko powinna być moja kominiara jakaś. I wtedy, że tak powiem, nabrać tego przeczucia, że już prędzej wyglądam niż ten Leon zawodowiec lub bushcraftowiec. Ale powiem wam, że tego, żeby gdzieś tam z futryny przedpokoju wisieć w ten sposób, tak z dwoma spluwami, to już powiem, że raczej no ciężej by było, za dużo zachodu. Robię ten film po prostu, żeby przynieść wam trochę otuchy, pokrzepienia. Nie mam jakiegoś specjalnego planu, żeby powiedzieć to według scenariusza, więc jest to na spontanie. Kolejny taki śmieszny element, oprócz tych jaj leśnych. Krzysio Kino Max dobrze się doliczył, bo ja też tam widziałem, że było 12, czyli teoretycznie 120 dobrych jajek. Pani profesor powiedziała, że chyba się tam przejedzie i sobie kupi. Basiu, pozdrawiam cię i rodzinę twą. Wiesz, gdzie mam kancelarię, wiesz, gdzie jest sklep i wiesz, o którym sklepie mówię. Także są tam jeszcze na półce, można kupić. Teraz mój strój dzisiejszy. Zarówno spodnie, jak i bluza. No to jest DDPM. No bo ten zielony, zielonkawy, prawda? Czyli ten. O. Czyli ten. To jest DPM, ale wersja Woodland. Natomiast ten, który ja mam na sobie, też nazywają DPM-em i mówią, że wersja Desert. No bo to jest Desert DPM. Ale dlaczego właśnie ten komplet? Bo to wygląda jak piżama. No i teraz Centurion siedzi sobie jako Leon Bushcraftowiec, albo Centurion Bushcraftowiec w piżamie siedzi, nie w lesie, tylko w tym, no, jak to się nazywa, w kuźni. No i z kuźni do was, że tak powiem, stara się przemówić w taki sposób, żeby nieco wam podnieść nastrój, jeżeli chodzi o obszar poczucia humoru, dobrego nastawienia. Przypomnijcie sobie kiedyś unboxing czekolady. Kupcie sobie czekoladę. Zjedzcie sobie. Jak zjecie Milkę Bubbly, czyli bąbelkową, niezależnie czy to będzie mleczna, czy kakaowa, pomyślcie o Centurionie. Tak jak niektórzy mówią, będziesz pił piwko, wypij za moje zdrowie, czy coś w tym stylu. Centurion pokojowo nastawiony do leśnych druhów, że tak powiem, ten symbol kiedyś tak był przedstawiony, że tak powiem. Może w ostatnich dniach traci on na znaczeniu, ale niech będzie od dzisiaj pokojem dla po prostu tych, którzy chcą być leśnymi druhami. Pięknie go sobie wyostrzyłem. Teraz chcę wam tak powiedzieć, że pokrzepić kogoś, jak ktoś jest zwyczajnie smutny, to nie jest proste zadanie. A pokrzepić grupę ludzi, może nawet tłum, to też nie jest proste zadanie. Wiecie, jak przychodzą do mnie na przykład klienci, to oni oczekują czasami rozwiązania i nieraz mają po prostu takie problemy, takie długi nieraz, albo problemy rodzinne z dziećmi, że myślą na przykład, że jednym pismem, nie wiem, wyciągnie się kogoś z więzienia. Czasem się udaje,
jednym pismem spowoduje się, że oddadzą dziecko, albo że kilkadziesiąt tysięcy długu, którego samemu się narobiło, no to tak się napisze pismo i wszystko jest ok. Czasami jest tak, że ktoś dostanie nakaz zapłaty, można napisać sprzeciw od tego nakazu i to za pomocą różnych formalnych przedsięwzięć, typu na przykład napisanie komuś to pismo, czyli w jego imieniu, a on winien się podpisać, a wyśle niepodpisane, to opóźnia procedurę i to pozwala na przykład komuś, kto ma kłopoty finansowe, z takich kłopotów wyjść. I taki ktoś przychodzi świadomy, godzi się, to jest ok, ale są ludzie, którzy myślą, że po prostu skoro narobili długów i przeczytali, że istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu, to jedno pismo od tak załatwi ich sprawę. No ale powiem wam tak, że ja zawodowo zajmuję się pokrzepianiem ludzi, a prywatnie też. Nie próżnuję w tej materii. Mam tutaj takie urządzenie jak elektrokajet i w tych trudnych czasach dzwonię do ludzi, pytam jak się czują i nigdy nie mówię im, że będzie dobrze. Tak samo jak tym klientom, o których wspomniałem, nie mówię, że będzie dobrze, ale spróbujemy jakoś przez to przejść. Dłużnikom czy innym kłopotnikom, cierpiętnikom mówię: pogoda dla bogaczy, a w mojej krainie pada deszcz. No i często ludzie słyszą: nie przejmuj się, zaraz będzie słoneczko świeciło. Ja tak nie mówię. Ja mówię: nie będzie świeciło słoneczko. Będzie padał deszcz, a my będziemy szli. Ja będę iść z tobą, z panem lub z panią, lub odwrotnie, jak to woli. Ale w jaki sposób będę szedł? A mianowicie mam coś takiego jak wielki parasol. A kiedy ma nastąpić odpoczynek, czyli godzina wieczorna, to mówię: proszę nie zamartwiać się wieczorami, kiedy nic się złego nie stanie, kiedy nie przyjdą windykatorzy, komornicy, policja czy inni ludzie i tak dalej. No i tak samo tutaj. Mógłbym powiedzieć: słuchajcie, nie ma co zaciemniać sytuacji, że przede wszystkim będzie dobrze. Bo po pierwsze, ludzie nie potrafią przewidywać na przykład pogody. Bardzo często gdzieś tam pokazuje w internecie, że będzie tak. Wychodzi jakaś laska gdzieś tam w telewizji i mówi jakoś tak dziwnie na mapie, pokazuje, że będzie tak. A nierzadko okazuje się, że nie jest tak. Trzeba byłoby odwołać się tylko do jednej nauki, która nigdy cię nie oszuka. Matematyka cię nie oszuka. Jak to będzie wyglądało dalej, nie wiadomo. Ale tak jak już mówiłem, ktoś tam napisał, że uparłem się na tego przekaziora. Nie to, że się uparłem, tylko tak jak mówię, warto jest być na bieżąco z wiadomościami, co się dzieje. Tylko teraz pytanie, co dadzą tobie, drogi słuchaczu, wiadomości, że tu zakażonych tyle, tam zmarłych tyle, tam spalili trupy, tam zrobili to, tam zrobili tamto.
Ludzie chcieliby usłyszeć dobre wiadomości, ale ich nie słyszą. To jeżeli podłączyłeś swój umysł do przekaziora, które nie daje ci dobrych wiadomości, to po co masz się truć? Nie lepiej zająć się czymś pozytywnym? Niektórzy wychodzą do lasu. Niektórzy siedzą w domu, oglądają jakieś filmy. Inni czytają książki. Inni oglądają, nie wiem, Centuriona na YouTubie, który coś tam powie. Albo inne kanały, gdzie można sobie coś tam zobaczyć. No bo ja na przykład patrząc na różne kanały o tematyce leśnej zauważyłem, że częstotliwość spadła i nie zauważyłem, żeby ktoś tam gdzieś na przykład zadziałał w taki sposób, który mnie osobiście by pokrzepił, który by niejako powiedział Centurionie, nie martw się, nie przejmuj się. I nie oczekuję tego, bo oczekiwanie to jest postawa, która jest nastawiona na branie. A ten, kto bierze, jednocześnie traci. Prosta sprawa. Natomiast ten, kto daje, ten zyskuje. Bo jeżeli chodzi o to branie i dawanie, to jest kwestia nastawienia ducha. Duch, który bierze, ten duch traci. Bo on jest nastawiony na branie. I otoczenie nie ma żadnego pożytku z takiego ducha żyjącego w powłoce cielesnej. Ale duch, który daje, to ten, nie ten jest bogaty, kto posiada, nie ten jest bogaty, kto ma, tylko ten, który daje. Dasz komuś butelkę wody, dasz komuś konserwę, on ją zje, a butelkę wody wypije. Może się podzieli z kimś, może nie. Ale tak naprawdę nic nas nie pobudza do działania tak, jak zasłyszane słowa. Zasłyszane słowa mogą powodować, że będziemy myśleć negatywnie albo pozytywnie. To w takim wypadku jak się nastawić? Jest powiedzenie, że jesteś tym, czym się żywisz. Podobnie jest na sposób duchowy. Jeżeli cały czas człowiek zajmuje się tym, co negatywne, to w pewnym momencie sam, jakby nie było. No co? Jest matecznikiem tego, co negatywne, bo będzie innych pognębiał, będzie powtarzał niesprawdzone informacje, będzie człowiekiem, który będzie miał znikomy potencjał do tego, żeby drugich pognębiać raczej. Będzie opowiadał to, co usłyszał. Do ludzi, którzy są nastawienia religijnego, a słuchają tego kanału, no to są to na ogół ludzie, którzy gdzieś tam kojarzą wypowiedzi biblijne. W Ewangelii według Mateusza, bodajże w piątym raczej, jest napisane, że z obfitości serca, czyli tego naszego siedliska pobudek, mówią usta. Więc to, co tam napakujesz do środka, to będzie z ciebie wychodziło. Jak będziesz pokrzepiał, czy pokrzepiała swoje dzieci i swoich bliskich, jak będziesz słyszeć tylko o chorujących, o umarłych,
o spalonych w krematoriach i tak dalej. Ktoś powie: centurionie, łatwo ci mówić. Ja powiem: tak, łatwo. Bo co zrobić, żeby było łatwo? Trzeba zadać sobie trud, żeby osiągnąć łatwość. Czyli na przykład ktoś, kto podnosi worek 50-kilowy i potrafi go trzymać przez 10 minut w ten sposób i robi to z łatwością, zadał sobie wiele trudu, żeby z łatwością ten worek podnosić. Więc ćwiczmy się i zadajmy sobie trud w racjonalnym myśleniu, żeby łatwo nam się myślało, jak tu nie spanikować. Bo mówimy o czarnych scenariuszach. Ale jeżeli jest 10 czarnych scenariuszy, czy ile sobie wymyślisz, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, to fakt jest taki, że większość czarnych scenariuszy się nie sprawdza. A czasem bywa, że nawet żaden czarny scenariusz się nie sprawdza. No ale cóż, dzisiaj ludzie odczuwają smutek. I ze smutkiem to jest tak, jak ze wszystkim czymś, co się dzieje. Czyli na przykład coś się dzieje, cokolwiek. Wyobraź sobie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, że coś się dzieje. Mówią, że pandemia. To jest jak czarna gleba. Z niej dla wielu wyrasta smutek. Znam osoby, dla których z powodu tego wszystkiego wyrasta święty spokój. Bo życie zwolniło, ludzie myślą, niektórzy nawet się odprężają. Jak to możliwe, że jedni się odprężają, a drudzy nie? Ale czasem tak jest, że odczuwamy smutek lub brak zrozumienia i ze smutkiem jest jak z deszczową pogodą. Jedno i drugie kiedyś się kończy. W myśl logicznego powiedzenia, że wszystko ma swój koniec. Pandemia kiedyś też będzie miała swój koniec. Smutek też będzie miał swój koniec. No ale ktoś może powiedzieć: no tak, ale czy ta pandemia to przypadkiem nie pochłonie mnie albo mojej rodziny? Dobre pytanie, prawda? Masz dwie możliwości. Albo tak się stanie, albo tak się nie stanie. Możesz się zastanowić, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, co możesz zrobić w takiej sytuacji. Bo na przykład ja czasami grywam w szachy. No i jeden z moich przeciwników, jak już widzi, że zaczyna przegrywać, to zaczyna mi się już poddawać. Jeden symptom: stracił hetmana na przykład. To znaczy, że pokładał ufność nie w całokształcie wszystkich swoich figur i pionków, tylko w jednej figurze, w hetmanie. Stracił go i już się załamuje racjonalne myślenie odpowiedzialne za strategię. Czyli kwestia podejmowania decyzji. Prawdą jest, że decyzje mają swój ciężar, mniejszy lub większy. I niestety to na tobie, drogi słuchaczu, spoczywa ciężar podjęcia większości decyzji, na które masz wpływ. Nawet jeżeli pozornie będziesz unikać, lub wręcz intuicyjnie, intuitywnie
będziesz unikać podjęcia decyzji, to również będzie to decyzja podjęta przez ciebie. Warto to przemyśleć. Dlatego ja tak sobie mówię. Warto jest robić wysiłek, żeby z łatwością przychodziło myślenie. Bo jeżeli będzie za ciebie myśleć telewizor, internet lub ludzie, którzy powtarzają jakieś wiadomości, niekoniecznie sprawdzone, twoje decyzje. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Czasami dla niektórych podjęcie dobrej decyzji to jest jak dokonanie jakiegoś dzieła artystycznego, ale dla innych, którzy nauczyli swój umysł myśleć, podjęcie decyzji to nie jest artyzm, tylko rzemiosło. Działanie takie po prostu, które jest działaniem odruchowym na co dzień. Ludzie na przykład mówią o takim czymś, że chcieliby, żeby wróciło coś takiego jak normalność. Czyli załóżmy, cofnijmy się do czasu sprzed ogłoszenia pandemii, sprzed ogłoszenia pierwszych informacji, że gdzieś tam jakieś wirusy, jakaś zaraza. No i do czego wrócisz? Do czegoś, co nazwiesz normalnością? Wróćmy i cofnijmy się, powiedzmy, o pół roku. I zapytaj kogoś: słuchaj, czy warunki, w których żyjemy, to są normalne? No i ktoś powie: nie, bo trzeba płacić ZUS, bo trzeba płacić czynsz, i to niemałe. Za wynajem trzeba płacić, jak ktoś wynajmuje, za prąd, za gaz, za internet. Także palców starczyłoby, nie starczyłoby, przepraszam, u rąk i u nóg. I niektórzy na przykład jakieś warunki, które były pozornie lepsze od tych, które są teraz, nazywają przeszłość normalnością i żyją tą przeszłością. Albo tworzą sobie czarne scenariusze i żyją przyszłością. Czyli żyją albo wczoraj, albo jutro. Dlaczego nie żyjesz dzisiaj, drogi słuchaczu, droga słuchaczko? Albo odwrotnie. Zobaczcie, normalność tak naprawdę to jest iluzja. Widzieliście u mnie pająka w słoiczku. I tutaj można powiedzieć, że warto być ostrożnym w swobodnym używaniu pojęcia normalności, chyba że bierze się pod uwagę błąd poprzedni jako normalność. Bo jak ktoś mówi, że a wszystko jest normalnie, to jest to tak zwany błąd poprzedni, błędne założenie znawstwa, błędne założenie myślowe. Jeżeli ta rzeczywistość, która w ogóle się dzieje od lat na świecie, jest normalnością. Jeżeli to przyjmujesz za punkt wyjścia i to nazywasz normalnością, to ja ci powiem, że zwykła pajęczyna obrazuje, jak dalece możesz być w błędzie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. Obrazuje to zwykła pajęczyna. Ona na przykład dla pająka jest normalnością. Dla muchy jest chaosem, a dla człowieka jest niemożliwością do skopiowania. Kto wymyślił, zaprojektował i stworzył zwykłą pajęczynę i pająka, który ją wytwarza? Wiecie, że gdyby wziąć pajęczynę, rozciągnąć do takiej odpowiedniej wielkości, nie wiem, 50 metrów na 50 metrów, i byłaby to siatka, która byłaby grubości tylko takiej siatki,
jaka jest na przykład w bramce na boisku piłki nożnej i byłaby to pajęczyna, pająka do takich wymiarów powiększona, to w całej swojej prędkości pędzącego Concorda by złapała. O takich rzeczach warto jest myśleć. O rzeczach, które zastanawiają nasz umysł, które pozwalają żyć teraz, a nie wczoraj, a nie jutro. I nie mówię tutaj jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy, bo to też jest głupota. Tak to właśnie jest. No ale jak żyć, centurionie? Niektórzy mówią, że czasami ktoś mówi, ja nie mam odwagi żyć. Kiedyś mówiłem u siebie na kanale tutaj pogadankę o odwadze. Odwaga do życia, do podejmowania decyzji, do rozumienia, do robienia wysiłku jest potrzebna odwaga, bo ona tworzy to samo zaparcie, tworzy tą siłę. Ale sama odwaga nie oznacza tylko siły, nie oznacza też brawurowych jakichś tam działań, typu, że ja skoczę na bungee albo zrobię coś bezmyślnego, szalonego, czego obawiałby się zrobić na przykład rozsądny człowiek. Ale odwaga to akt woli przejawiony działaniem w słusznej sprawie. To jest właśnie odwaga, a ona jest teraz potrzebna do działania, żeby chronić siebie czy na przykład swoją rodzinę. Jedna z najlepszych rzeczy, jaka może być, zachowywać równowagę. Jak to robić? Rozmyślanie to dobra rzecz, ale nie należy rozmyślać zbyt długo, ponieważ jak będziesz siedział i tylko rozmyślał, i myślał, i myślał, to tak naprawdę okaże się, że nie myślałeś, tylko pozwoliłeś, żeby jakiś swobodny przepływ myśli przebiegał przez twoją głowę. Rozmyślanie to dobra rzecz, ale należy ją równoważyć z działaniem, z konkretnym działaniem, z planowaniem. I trzeba być wytrwałym. A kiedy kończy się wytrwałość i nie masz już sił, to pamiętaj, że brnij dalej, bo wtedy, jak już kończy się wytrzymałość, to rodzi się wytrwałość. Jest to siła stali. Jest to siła stali. Jakoś tak. Warto pomyśleć, prawda? Poza tym, jeżeli spotka już cię nieszczęście, a ktoś ci powie, rozumiem cię, albo świetnie cię rozumiem, to pamiętaj, że to jest osoba, która najprawdopodobniej cię nie rozumie. Natomiast na pewno będzie rozumiał cię ten, kto będzie podchodził i będzie starał się ciebie zrozumieć. Ten, kto stara się ciebie zrozumieć, ten na pewno cię rozumie. A jeśli nie, to prędzej czy później, w odpowiednim czasie i w odpowiednim momencie cię zrozumie. Warto to przemyśleć. Poza tym, jakby nie było, z ludźmi to jest tak, że wymyślają ludzie rozmaite potwory i pokazują te potwory w telewizji. Te potwory to są wykreowane jakieś przekazy. Wymyślają te potwory po to, by usprawiedliwić potworności, których sami się dopuszczają. Słuchajcie, powiem wam tak, że mam dosyć sporą wiedzę medyczną również na temat wirusów, jak to działa,
Dlatego czasami idę po ulicy i kręcę głową, jak patrzę na zachowania niektórych ludzi albo na to, co mówi ów przekazior, do którego się przyczepiłem, jak to rzekł jeden z subskrybentów moich, którego serdecznie pozdrawiam, z Chabomiłku. Wyszło jak wyszło. Bo tak naprawdę to nie jest tak, że gdzieś tam wirus się wymknął, prawda? Nic się nie dzieje samo. Ludzie są odpowiedzialni za zło, albo są odpowiedzialni za swoją nieodpowiedzialność. Najprościej mówiąc. Co robić, żeby pozytywnie myśleć? Niektórzy z was wychodzą do lasu, czy oglądają kanały leśne. Tam mogą widzieć nieraz jakieś subtelności, fajne, miłe rzeczy. I to na przykład można nazwać pięknem. Dobrze jest dostrzegać to piękno w małych rzeczach. Kiedy zdarzy ci się wyjść do sklepu po zakupy, spójrz na gołębia sierpówkę, który teraz siedzi na latarniach i robi sobie hu hu hu, hu hu hu. Popatrz sobie na wróbelki, popatrz sobie na szpaki, które teraz gromadnie szukają pożywienia, żeby nabrać sił po podróży, którą odbyły w większości przypadków z północnej Afryki. Dobrze jest widzieć piękno w takich rzeczach. Naprawdę, to pomaga. Tak trzeba właśnie iść w podróży życia. Z podniesioną głową, z prostymi rozwiązaniami i nie zamartwiać się nadmiernie. Bo to szkodzi. Ja tak sobie właśnie pomyślałem, że to jest dobra myśl, że lepiej być jest dobrej myśli niż złej myśli. Czasami samotność sprzyja rozmyślaniu i pracy nad sercem, czyli siedliskiem pobudek, żeby uczynić je mądrym. Tak sobie czasami centurion myśli. I śpi spokojnie. I się wysypia. Dobrze jest w tym czasie starać się nie okazywać człowiekiem przerażonym, tylko okazywać się człowiekiem, który coś daje, bo przez dawanie pomnażamy swoją wartość, a wartościowy człowiek jest jak diament pośród tłuczonego szkła. W tłumie na pierwszy rzut oka się nie wyróżnia, no chyba, że jest w jakiś sposób już znany troszkę. Ale wartościowy człowiek jest jak diament pośród tłuczonego szkła. Po drodze dobrze jest też być uzbrojonym w cierpliwość, nie zamartwiać się czarnymi scenariuszami, bo tak jak powiedziałem, w większości przypadków one się nie spełniają. Czasami jedna nadzieja, jak się okazuje, może spowodować, że rozpryśnie się 10 naszych marzeń. A jak już masz nadzieję, to działaj zgodnie z nią. Jakoś tak to jest. Tylko tyle, że ludzie lubią różne przekazy, jakieś fajne takie rzeczy związane z tym, co mądre, ale mądrości nie dostaje się w prezencie jak biblijny Salomon. To był wyjątek. Mądrość można nabywać codziennie. Tylko tyle, że ludzie często mądrych nie zauważają, a jak już zauważą,
to często nie pozwalają mówić, bo przerywają albo po prostu hejtują i opluwają, bo nie rozumieją. Ale jak już pozwolą mówić, to często nie słuchają. A jak już słuchają, to często nie rozumieją. A jak już rozumieją, to często nie wierzą w to, co zrozumieli. A jak już uwierzą, to często nie zapamiętują. A jak już zapamiętają, to często nie czynią mądrze. Dlaczego? Ponieważ mądrość trzeba kochać, gdyż bez tego się nie zauważy, nie posłucha, nie zrozumie, nie uwierzy, nie zapamięta i nie będzie czynić mądrze. Poza tym, żeby być mądrym, do tego jest potrzebny wysiłek. Rozmyślanie, a myślenie, jak to ktoś już nieraz gdzieś powiedział, również i ja, często boli. Tak to właśnie jakoś mniej więcej wygląda. Zobaczę jak tam z czasem, kochani, bo nie wiem, czy już was nie zamęczam. No, jeszcze powiedzmy chwilę jest. Nie wiem, na ile wam pomogłem tą gadaniną, ale skoro prosiliście o pogadanki, to Centurion starał się wam przekazać to, co sam uważa za dobre, ponieważ sprawdził to w swoim własnym życiu. Pamiętajcie, że występują, że tak powiem, takie paradoksy, że tak naprawdę nie jakiś tam koronawirus, bo to nie jest tak, że jest jeden koronawirus i że to jest jakiś tam jakaś glista czy jakaś kulka najeżona. Koronawirusy to jest zespół wirusów. Wiecie, jakie są dwa najgorsze wirusy, które toczą tą planetę? Jednym z nich jest człowiek, niestety, a innym wirusem jest zaszczepiona przez przekazior ideologia. I nieważne, czy jest to religijna ideologia polityczna, czy gospodarcza, czy jakiś inny światopogląd, czy kierowanie się owczym pędem. To są najgorsze wirusy tak naprawdę. Warto to przemyśleć. Warto to przemyśleć. Powiem wam jedną rzecz. Ludzie czasami zastanawiają się nad rozmiarami smutku, który może się pojawić. Ja mówię, inaczej smuci się człowiek dorosły, inaczej smuci się dziecko. No i teraz pytanie, czy smutek dziecka jest większy niż smutek dorosłego człowieka? A może smutek dziecka jest mniejszy? Otóż nie. Smutek jest po prostu smutkiem, z którym trzeba sobie jakoś poradzić. Pamiętajcie, że nader szlachetni są ci, którzy z dobrego serca nie patrzą na swoje smutki, lecz pomagają innym poradzić sobie z ich smutkami. Niemniej jednak człowiek doświadczający smutku może stać się mądrzejszy. Bo smutek potrafi być jak dłuto, które obrabia serce, oczyszcza je ze złych pobudek i oszlifowywuje to, co błyszczy jako dobre, jako dobro w człowieku, w jego sercu. Jeśli oczywiście umie wyciągnąć stosowne wnioski i zgodnie z nimi po prostu żyć. Warto o tym pomyśleć. No i cóż.
Można powiedzieć, że ulice są puste wielu miast i ludzie tam nie spacerują. I w niektórych przypadkach są ludzie, którzy tak reagują, jakby mieli oczy, które pozwalają im widzieć spersonifikowany strach, że strach przechadza się po świecie. Ale pamiętajcie, skoro przechadza się strach po świecie, to pamiętajcie, że nie byłoby potrzebnej odwagi, gdyby nie było strachu. To tak pokrótce, co Centurion chciał wam powiedzieć. I warto po prostu iść naprzód. Tak jak my, ludzie lasu, w większości przypadków lubimy w lesie na przykład siedzieć i patrzeć się w ognisko, ponieważ ognisko ma tą właściwość, że potrafi zaabsorbować bardziej niż telewizja czy internet. A ponadto powoduje, że człowiek przy nim odpoczywa, może się ogrzać i jest skłonny do rozmyślania. Ale jak to się dzieje, trudno opisać. Niemniej jednak dobrze jest posiedzieć przy ognisku. Jeżeli nie możesz iść do lasu teraz i sobie gdzieś tam przygotować ogniska, to pamiętaj, że warto samemu jest być ogniskiem dla innych. To też jest swego rodzaju radość, którą warto się cieszyć. No i tyle z mojej pogadanki. Zastanawia mnie tylko, ile osób z tego skorzystało i czy podjąłem mądrą decyzję, decydując się na tą pogadankę, czy nie. Pozdrawiam wszystkich, życzę zdrowia, mądrości, siły i odwagi. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają i tylko obejrzą. Pozdrawiam tych, którzy zaznaczają komentarzem czy łapką w górę filmy Centuriona. Natomiast dla tych, którzy nie doceniają wartości, prawdziwych, dobrych wartości, bo nie lubią akurat Centuriona, to jak wiecie, ich łapki mi zwisają dosłownie. No, ale żeby nie kończyć aż tak na tym, to przypomnę jeszcze raz, w środę unboxing, a w piątek prawdopodobnie, bo już gdzieś tam na kanale była wypowiedź Mariusza Trapera, którego pozdrawiam. Pozdrawiam cię, bracie mój i przyjacielu serdeczny, którego powiem szczerze, kocham jak rodzonego brata. Że w piątek gdzieś tam odymimy nożyk, coś zrobimy dobrego i przyniesiemy wam trochę lasu, chyba że do piątku znajdę jakieś miejsce w dzień i zagotuję jakąś herbatkę, żeby z wami wypić. I tak właśnie mniej więcej kończy Centurion, objawiając wam się ten film. Trzymajcie się ciepło, przyjaciele lasu.